Hej, witajcie. W tym filmie króciutka prezentacja i szybciutkie omówienie rękawic Snickersa. Rękawice o symbolu 9305. To są jedne z tańszych rękawiczek w ofercie. W okolicach ja płaciłem chyba 13-14 zł za parę, z tym, że trzeba kupić 10. Ale myślę, że warto, bo w cenie powiedzmy jakiejś tam niższej, znaczy w cenie produktów gorszych marek mamy topową markę, niższy produkt. No nie? Ja sobie to tak wydedukowałem i w sumie jestem zadowolony z tego. Dobra, króciutko na temat materiałów. Wiadomo, to jest jakieś sztuczne, syntetyczne ta siateczka. Fajnie się to układa, jest bardzo wygodne. I na rękawicy nie ma gumy, tylko jest tak, znaczy to jest guma pewnie jakaś. Jest taka pianka. Super to jest. Fajnie się tym pracuje, fajnie się, fajny ma chwyt, że tak powiem. I fajne jest czucie tutaj na tych opuszkach. One są w ogóle takie jak na moją rękę, ja mam 11, przyciasnawe na końcach, więc ja nie lubię, jak są luźne rękawice. Miałem gdzieś tam jakieś inne jeszcze, 11, powiedzmy, nie wiem, co to były, jakieś takie tańsze dragony, no to one były luźne, nie? Wydawały się takie duże i ta guma jest taka specyficzna, ona jest taka pomarszczona i nie do końca to było fajne. Te są moim zdaniem świetne. Dobra. Na przetarcia, czyli pewnie chodzi o tą gumkę, parametr jest w górnej części jest 4 od 0 do 4 i potem są parametry przebicia, rozdarcia, przecięcia w różnych kolejnościach, nie pamiętam teraz, i ona już jest w dole, nie? Czyli jest to rękawiczka bardziej delikatna i ona nas pewnie aż tak nie ochroni przed przecięciami i rozdarciami, no nie, znaczy no jakimiś tam uszkodzeniami, gdybyśmy ten, ale ja je używam do prac takich jak szpachlowanie, malowanie i nie wiem, tego typu lżejsze tematy. Do prac monterskich i z elektronarzędziami kupiłem sobie inne rękawice i one będą w innym filmie, także zapraszam już od razu. Jeżeli chodzi jeszcze o rękawiczkę, ona w środku, ta guma, fajnie to jest w ogóle, wszystkie te rzeczy są, kurczę, tak zrobione, że ja się nie spodziewałem, naprawdę. Bo jednak to jest robocze, ale na tak wysokim poziomie, że nie mam pytań. Dobra, w środku ta guma jest nie przelała się jakby przez materiał, ta pianka. W różnych rękawiczkach jest to różnie, w tych tańszych czasami od spodu skóra ma kontakt z gumą. Ja mam jakieś uczulenie na gumę, więc mi to przeszkadzało, nie? W tych rękawiczkach tego nie ma. Jeszcze taki żółt, jak one wyglądają. No są tanie rękawice, natomiast myślę, że warto. Działa na telefonie, więc można odebrać sobie. Pisze się kiepsko przez to, że no, to jest, te palce takie są kulfoniaste w tym, ale da się tam telefon obsługiwać. OKOS. Wcześniej miałem jeszcze Highflexy, natomiast jedna mi się gdzieś zgubiła i już tego nie używam. Dobra, podsumowując, jestem zadowolony i jak będę kupował następnym razem rękawiczki, to myślę, że też się zdecyduję, mimo tego, że trzeba czekać, wysyłać, cudować, też się zdecyduję na Snickersa. No chyba, że potestuję jeszcze jakieś właśnie z Highflexa, to tam najwyżej jakiś film kiedyś zrobię. Dobra, wielkie dzięki za uwagę. Jeżeli używacie podobnych jakichś tego typu rękawiczek, ale sensownych, no zresztą obojętnie jakich, piszcie śmiało komentarze, komentujcie, pytajcie, rozmawiajcie na ten temat o rękawicach pod tym filmem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!